Cześć, witajcie, z tej strony Piorun Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Przy okazji, jak mojemu koledze składam komputer na jego prywatne zamówienie, to pokażę Wam, jak się instaluje nośnik M2. Oczywiście sobie go wyciągnę. Mamy dysk M2, Goodrama PX500 generacji drugiej. Wkładamy sobie go do slotu. O. Dopychamy, siedzi w slocie. I najważniejsza opcja, tu mamy taki plastikowy czpień, który po prostu należy wcisnąć do środka. O, widzicie? I dopychamy i mamy dysk zamontowany. A najlepiej jeszcze sobie tą zakładkę tak założyć na sam dysk. Wtedy wiemy, że na pewno jest zabezpieczony. Wiem, że są osoby na YouTubie, które po prostu jeszcze nie potrafią tego zrobić i oglądają filmy tego typu. Ja pokazuję Wam po to, żebyście wiedzieli, jak prawidłowo zamontować taki dysk. Trzymajcie się, na razie, Piorun Burza Elektryk. Komputery to nie wszystko.